Witam Państwa. Dzisiaj chcę Państwu przedstawić na panelu Terapii Ukrytych z 2011 roku ciekawy seans przeprowadzony z panem Markiem, lat 32, biznesmen, człowiek młody z uzależnieniami, nałogi, alkohol, narkotyki. W trakcie seansu, kiedy wprowadzamy głębi, bo nigdy nie dzieje się to w płytkim sensie, zawsze w głębokich transach, zaczynają się odzywać dziwne głosy w tym człowieku, a przede wszystkim głos kobiety, która przedstawia się jako Paulina i opisuje o swoim zdarzeniu. Człowiek zaczyna mówić, kobiety może nie głosem, ale kobiety słowami. Jak wspomina, jak ginie, jak zostaje gdzieś zamordowana na ulicy i tak dalej. Są to dawne czasy, być może przedwojenne, powojenne. W każdym razie nie dzisiejsze klimaty. Później znowu pojawia się obraz drugiego bytu. W tych seansach przedstawiam zawsze Państwu takie, powiedzmy, nietypowe przypadki, o których nie wszyscy ludzie wiedzą i wierzą. Są to seanse na żywo przeprowadzone bezpośrednio z klientem. Są to seanse, które już należą do moich zbiorów badań naukowych. Jako archiwum przechowuję je w celach poznawczych, w celach edukacyjnych, a nawet i szkoleniowych. Postanowiłem te wszystkie tematy, które były przedmiotem szkoleń, przedstawiać Państwu co jakiś czas seryjnie. Wobec tego zaczynamy pracę z panem Markiem. Rozpoczynamy. Proszę, słuchamy. Czego się boisz? No, niech ona powie. No. Czego się boisz? Boisz się wyjść teraz? Boisz się śmierci? Boisz się śmierci? Kim jesteś? Powiedz swoje imię. Ja z tobą będę rozmawiał. Imię powiedz swoje. Imię. Tak. Paulita. Kim jesteś? Imię? Kobietą. Kobietą jesteś, tak? Aha. Ile masz lat? 26. Imię wypowiedz swoje. Imię. Nie bój się, ja ci pomogę. Wiem, że się boisz, lękasz się. Boisz się, żeby ktoś ci krzywdy nie zrobił, prawda? Boisz się? Kto cię skrzywdził? Ludzie. Ludzie cię skrzywdzili. Co się stało? Co ci zrobili? Kto cię skrzywdził? Ludzie. Zobacz, co ci zrobili ludzie. Tak. Co ci zrobili? Skrzywdzili cię. Masz 26 lat. Wypowiedz imię swoje jeszcze raz. Paulina. Paulina? Jesteś. Paulina, coś, jak umarłaś? Popatrz, nie żyjesz. Paulino. Czy masz świadomość swojej śmierci, Paulino? Nie? Zobacz w czasie śmierci, gdzie jesteś. Gdzie jesteś? W chmurach. Gdzie? W chmurach teraz. Teraz w chmurach jesteś, ale jesteś podłączona. Chcesz żyć. Wiem, że chcesz żyć. I chcesz przy nim żyć. Jak weszłaś w jego ciało, Paulino? Wiem, że jesteś częścią się cała. Jak weszłaś w jego ciało? Opisz mi, a ja ci pomogę za to. Zobacz, gdzie jego widzisz, tego chłopca? Na placu zabaw, kobieta. Na placu zabaw, czyli jest jak małym chłopcem. Zobacz, małym chłopcem. Ile ten chłopczyk ma lat? 10. 10 lat ma. No widzisz teraz, sam jest? Jest pełno ludzi przeciwko. Aha, zobacz jak wchodzisz w jego ciało. Jak wchodzisz w jego ciało? Bawisz się z nim? Podchodzę do niego. Aha. Podchodzisz do niego. Nie widzę jego twarzy. I co jest?
Wraca się. No widzisz, jak wchodzisz w jego ciało. Dalej. Rozmawiam z Dziwą. Co jest? Rozmawiam z Dziwą. Rozmawiasz, on ciebie rozumie? Tak. Rozumie ciebie. Co je, co chcesz jemu pomóc, tak mówisz? Chcę się z nim bawić. Czy miałeś dziecko swoje? Nie. Nie. Chcesz nim się bawić? Pokazujesz jemu coś? Robimy babki z piasku. Dalej. Się patrzy na mnie cały czas i się uśmiecha. Jest szczęśliwy. Czy masz już w tym czasie świadomość, że nie żyjesz? Masz? Tak. Chcesz żyć chyba. Chcę. Jak wchodzisz w jego ciało? Wdaję mu rękę. Tak. Razem na tej babce chlebiamy razem tą babkę z piasku. Tak. Jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy. Jego mamy nie ma. Nie. W koło tylko dzieci biegają. Jesteśmy we dwójkę. Ale zobacz, on ciebie nie widzi, bo ty jesteś duchem już. Wiesz, że on ciebie nie widzi? Czy widzi ciebie? Widzi mnie chyba. Patrzy się cały czas. Czy zdajesz sobie sprawę, że ty już nie żyjesz fizycznie? Że jesteś duchem? Teraz już tak. Teraz tak. To teraz, jak zanim wejdziesz w ciało, opisz swoją śmierć, co się z tobą stało. Musisz wrócić do swojej śmierci, Paulino. Co się stało z tobą? Zobacz, jak umierasz. Kto ci krzywdę zrobił? Jak umierasz? Co jest? Nie widzę go. No to wróć teraz, jak umarłeś. Jak straciłeś swoje życie. Czy ktoś ci zrobił krzywdę? Ktoś mi zrobił. Co zrobił? Nie widzę go. Ktoś. To jest jakaś postać. Co ci zrobił? Co zrobi ci? Bije mnie. Bije ciebie. Bije ciebie. Gdzie to jest? Jest ciemno. Jakiś zaułek. Zaułku jesteś. Ktoś napadł na ciebie. Jestem sama. Co to jest? Jestem sama. Super. Sama jesteś. Czy to jest miasto? Tak. Zobacz, w jakich czasach żyjesz. Zobacz, czy na ulicy są samochody. Jakie to są czasy? Nie ma samochodów. Chodzą ludzie. Chodzą ludzie. No. Ten mężczyzna ma czapkę. W czapce jest. Napada na ciebie. Tak. Czy okrada ciebie, czy za co on ciebie zabija? Za co zabija ciebie? Nie wiem. Chcę po prostu tu mnie zabić. Napada i zabija. Coś zabiera ci? Nie, najpierw mnie bije. Bije ciebie. Padasz na ziemię. Poniża. Znasz go? Co to jest za mężczyzna? Nie widzę. Widzę tylko cień jego. Skąd ty wyszłaś w nocy? Bo to jest noc, tak? Skąd idziesz? Skąd wracasz? Z domu. Z domu idziesz czy do domu? Z domu. Z domu idziesz. Gdzie idziesz? Nie wiem, gdzie idę.
Zobacz, jakie to są czasy. W jakich czasach żyjesz, Paulino? Które to są lata? 60., 50., czy po wojnie? W jakich czasach żyjesz? To są domy stare, ceglane. Ceglane domy, tak? Czerwone. Czy żyjesz w Polsce? Nie wiem. No, już nie pamiętasz, w jakim kraju żyłaś. Włóczysz się przy ziemi, nie masz swojej świadomości swojej śmierci. Ja chcę, żebyś wróciła teraz do domu. Spokojnie, ja ci pomogę. Uświadomisz swoją śmierć. Wróć do domu swojego. Z jakiego domu wyszłaś? Kogo masz w domu? Powoli. Tak? Kogo widzisz w domu? Nie ma nikogo. Sama mieszkasz? Sama mieszka. A jak twoje mieszkanie wygląda? Jest takie... Tak. Pustawe. Nieprzyjemnie się w nim czuję. Nieprzyjemnie czujesz się. Czy masz kogoś bliskiego, przyjaciół, chłopca? Koło jestem tylko sama. Kogo masz? Jestem tylko sama. Samotna. Masz 26 lat. Tak? W jakim kraju żyjesz? Nie wiem. Jest to... Wydaje mi się, że to jest Polska. Ale nie wiem. Dobrze. Duże miasto? Duże. A zobacz, gdzie pracujesz, Paulino. Co robisz? Sprzedaję coś. Co sprzedajesz? Na targu. A, na targu sprzedajesz, handlujesz. Czym? Co sprzedajesz na targu? Owoce, warzywa. A może masz pieniądze i on chce pieniądze od ciebie? Ten mężczyzna. Już masz świadomość swojej śmierci, a może zobaczysz swoją matkę, rodzinę, którą znałeś w tamtym życiu. Zobacz, czy miałaś matkę. Widzę kobietę. Nie ma. Kobieta w takich długich, siwych włosach. Z warkoczem długim. Gdzie ta kobieta mieszka? Na wsi. Aha, na wsi. I tam mieszkałaś na wsi. Tak. To jest twoja matka. Tak. Jak ten twój dom wygląda? Jest dom, a za nim ogródek. Dom jest ceglany. Ma dwa okna tylko. Z przodu. Masz gospodarstwo? Tak. Jest ojciec? Nie widzę ojca. Masz rodzeństwo? Nie widzę, widzę tylko mamę. Dobrze. Teraz już masz świadomość swojej śmierci, tak? Tak. Co chcesz od siebie powiedzieć? Proś, a ja ci pomogę. Co chcesz? Chcę spokoju. Chcesz odejść już do światła? Tak. Już możesz odejść do światła. Wyjdziesz z tego ciała? Tak. To przywołaj swoją matkę, która odeszła już do góry. Pomodlisz się o swoje dusze i poczujesz, jak odchodzi. To, co było na ziemi, już nic nie ważne. To zostaje na dole. Wszystkie problemy, emocje zostają. Odchodzisz. Weź jeszcze z tego ciała, zabierz inne dusze, które zostały tu, tego chłopaka, narkotyki. Zobacz, czy jeszcze, Paulino, inna dusza jest w tym ciele jakaś. Czy jest dusza jakaś w tym ciele? Czy jeszcze jest dusza? Niech wyjdzie następna dusza z tego ciała, wyjdź. Teraz Paulino będzie wychodziła, dziadek zabierana. Wyjdź następna dusza, wyjdź. Wyjdź z tego ciała. Ja ci pomogę, żebyś wyszła tak jak Paulina, jak tamten odszedł.
A ty wyjdź teraz, kim jesteś? Kim jesteś? Wyjdź. No, puść go teraz z ziemi, Michał. Wyjdź z tego. Jak państwo widzieliście, po pierwszej części naszego seansu już mogliśmy odczuwać i widzieć problemy tego młodego człowieka, no i energia, która była przy nim. Dlatego nie dziwię się, kiedy pan Marek mówił mi, że nie ma, jak on określał, szczęścia do kobiet, czy nie ma, jak on mówi, fluidy nie przyciągają jego innych kobiet. W związku z tym myślę, że jeżeli energia, jeżeli tak było naprawdę i ta energia tej kobiety Pauliny była przy nim i widać to młoda kobieta, 26 lat, no to czyli na poziomie energetycznym, astralnym, duchowym, takie rzeczy się dzieją, że te energie odpychają inne kobiety, inne, przeciwne, czy to będzie u mężczyzny kobieta, czy u kobiety będzie mężczyzna, to zawsze odpycha konkurencję. Teraz drugą część zaczynamy i okazuje się, że pan Marek jest jakiś drugi byt, który z powodu alkoholu ginie w wypadku drogowym i nie odchodzi do światła, podobnie jak ten pierwszy części. No i trzeba odprowadzić, bo wiemy, że częste dusze, ja mówię, z mojego doświadczenia w terapiach, nie odchodzą do światła, kiedy nie mają świadomości swojej śmierci. Giną nagle, giną po alkoholu czy różnych używkach, czyli w takim stanie, gdzie dochodzi do zawężenia stanu świadomości, nagłej śmierci, nagłego zdarzenia, zaśnięcia, ale to o tym potem. Proszę, zaczynamy drugą część. Teraz cisza, cisza. Marek, ile masz lat? 40. Marek, masz 40 lat. Czy masz świadomość swojej śmierci, Marek? Tak. Czego się boisz, Marek? Czego się boisz? Samotności. Czego się boisz? Samotności. Zobacz. Masz świadomość swojej śmierci, to opisz mi, co się z tobą stało, Marek. No. Co się stało z tobą, Marek? Wypadek. Wypadek miałeś? No proszę bardzo. Jaki to wypadek jest? Co się stało? Szedłem. Tak? Poczułem tylko ból drogą. Drogą, poczułeś ból. Nic więcej. Czy jesteś po alkoholu? Nie wiem. Po alkoholu? Nie, chyba, chociaż nie wiem. Nie pamiętam. Pijesz alkohol w swoim życiu, Marek? Piję. Dużo pijesz alkoholu? Często. Często pijesz. Jesteś po alkoholu, idziesz drogą. I nagle poczułeś ból. Gdzie tak, czujesz ból? W plecy. W plecy. W plecy. Patrz teraz, zobacz, co się stało z twoim ciałem. Jesteś po alkoholu, nie pamiętasz się, ale patrz z góry. Patrz z góry, co się stało z twoim ciałem. Marek? Patrz. Już masz świadomość swojej śmierci. Co się stało z twoim ciałem? Nie ma go. No ale zobacz, nie ma go. Gdzie nie ma go? Już? Na drodze leży. Aha, na drodze. Co, kto cię uderzył? Co cię uderzyło? Samochód. Samochód. Wpadłeś pod samochód, tak? Tak. Jesteś po nieszczęsto. Tak. No popatrz teraz, co twoim ciałem zrobili. Czy widzisz pogrzeb? Czy widzisz, że twoje ciało chowają? Widzę. Dlaczego nie odchodzisz do góry, do światła? Dlaczego nie odchodzisz? Zostaję tutaj. Chcesz tu zostać? Tak. Boisz się światła? Boję się nowego. Nowego się boisz zawsze. To dla ciebie nowe jest. Tak. Ale zawsze w poprzednich wcieleniach odchodziłeś do światła. Wróć do tamtych wspomnień.
Zobacz to światło, które cię zawsze zabierało i twój anioł stróż, przewodnik był przy tobie. Jesteś po alkoholu i nie wiesz o tym, że już, że powinieneś odejść. Chcę tu zostać, się boję. Czego się boisz? Się boję. Boisz się światła. A zobacz, skąd wracałeś. Po alkoholu, skąd wracasz? Nie wiem, szedłem poboczem. A gdzie piłeś alkohol? W parku. W parku. Z kim pijesz ten alkohol? Ze znajomymi. Kolegami, tak? Kolegami. Aha, jaki alkohol pijecie? Piwo. Dobrze się bawimy. Czy masz swoją rodzinę, żona, dzieci? Czy masz rodzinę swoją? Nie. Nie masz? Nie. Sam jesteś. Sam. A pracujesz, masz swoją pracę? Nie. Nie pracujesz? Nie pracuję. A skąd pieniądze masz na alkohol? Tak? Z kolegami. Bo z kolegami. Kombinujecie, żeby kupić alkohol. Marne twoje życie, Marek. Marne. A masz matkę, rodzinę? Masz matkę? Jestem sam. Sam jest. Nie masz rodziny. Kolegów. I kolegów masz. A gdzie twoja matka jest, Marek? Zmarła. Umarła. Ja teraz chcę, że odejdziesz do światła. Zobacz, zanim odejdziesz do światła, przyłam matkę twoją. Zobacz, jak weszłeś w to ciało tego młodego człowieka. Jak wchodzisz w jego ciało? Kiedy weszłeś w jego ciało? No, gdzie go widzisz? Idzie. Idzie sobie. Tak. Z kolegami. Tak, jest po... alkoholu. Jest po alkoholu, mocnym alkoholu. Tak. No i możesz wejść wtedy w ciało, kiedy jest ktoś po alkoholu, tak? Mogę. I chcesz wejść w jego ciało? Bardzo mi się to podoba. Podoba ci się wchodzenie w tak. ciało? Jak to robisz? Którędy wchodzisz? Przez plecy. Na plecach wchodzisz, bo na plecach. Tam otwarty. I czujesz u niego plecy otwarte również tak. są. Otwarte, ma dziurę w plecach, że wchodzisz, tak? Tak? Wciąga cię tam. I czujesz się dobrze w jego ciele? Dobrze. Czujesz, że żyjesz? Czuję. Ale ty nim kierujesz teraz, manipulujesz tym człowiekiem, Marek. Ty nim manipulujesz, prawda? A w tym ciele była kobieta również, chłopak. Dobrze wam w jednym ciele tyle dusz? Nie. Za dużo was tam jest. Tak. To ja teraz ciebie odprowadzę. Pójdziesz do światła? Tak. Teraz już cię, ja cię odprowadzę do światłości od tej ziemi. Od ziemi. Pójdziesz teraz do góry? Tak. Czy jeszcze jest jakaś dusza? Jestem tu sam. Jest? Jestem tu sam. Aha, to odejdziesz teraz. To weź ze sobą Paulinę. Weź teraz tego drugiego. Jak ten pierwszy narkoman się nazywał? Jak ma na imię? Pierwszy. Nie wiem. No. Nie wiem. Jest on, odszedł z dziadkiem. Nie ma go. Nie ma go, to i dobrze. To teraz Paulina poszła, to teraz Marek przywołaj swoją mamę, żeby cię wzięła do góry, do światła. Wyjdź z tego ciała, tak jak wszedłeś przez plecy i załagodzimy plecy. Tą samą drogą wyjdź. Nie musisz już siedzieć w tym ciele.
A teraz Michał zasypie, a dziadek odprowadza te wszystkie dusze do góry. Dobrze, Marek, odeszłeś już? Odchodzisz? Odchodzisz? Dobrze. Przeboję matkę, daję ci rękę, idziesz do światła. Światło, otwiera się tunel. Tam, gdzie miałeś już odejść dawno. Już dawno miałeś odejść. Pięknie. Teraz dobrze. Raz, dwa, sprawdzam teraz. Te dusze odeszły. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wspaniale. Czuję, że te energie już odeszły. Jak się czujesz? Dobrze. To teraz świetnie. Doskonale. Teraz położysz rękę na swoim sercu. Poczuj swoją energię wprowadź do swojego ciała. Poczuj, jak energia wpływa teraz do swojego ciała. Przenieś się teraz na tą dalej plażę. Połóż się. Połóż się. Zobacz teraz. Przywołujesz w swoim śnie swoją dziewczynę, z którą jesteś. No cóż, wyprowadzamy, programujemy, ukierunkowujemy pana Marka na przyszłość. No i jak za każdym razem pozostawiam te seanse bez komentarza. Mam nadzieję, że państwo macie na ten temat swój pogląd. Nie upieram się, że tak mogło być, ale skoro pacjent, klient opisuje, że coś w nim jest, co mówi za niego, co za niego decyduje, czuje i słyszy głosy, odczuwa inne energie przy sobie, dlatego być może inaczej postępuje w życiu. Jeżeli tak jest, to my po to jesteśmy tutaj i moje seanse na poziomie imagoterapii właśnie w ten sposób prowadzę uwolnienia, dzięki którym osoby poddane imagoterapii zupełnie inaczej funkcjonują, czyli mają swój program, bo jeżeli my jesteśmy ludzie jako programy, no to te programy w jednym urządzeniu nie może być dwóch, trzech, bo to urządzenie nie będzie działało prawidłowo. Tak samo i nasz biokomputer nie będzie działał prawidłowo, kiedy będzie miał dwa, trzy programy. Bywa i więcej programów, które wnikają w nas, bo człowiek, czy dusza człowieka jest taką formą energii informacyjną, która i po śmierci naszego ciała istnieje i musi odejść do archiwum, ale jak nie odchodzi, to może pozostać w naszej przestrzeni ziemskiej, astralnej i nie mieć nawet świadomości swojej śmierci. O tych tematach mówię na innych spotkaniach, inne filmy zapraszam. Teraz przy okazji zapraszam na inne filmy, nie tylko z serii Terapie Ukryte, ale panel dyskusyjny, a jak również zapraszam na blog dyskusyjny, tak, i na moje strony internetowe. To wszystko jest w opisie filmu. Pozdrawiam, do następnego spotkania.